Coach asystuje, jest obok, towarzyszy i podąża. A jak to wszystko ma się do sprzedawania i biznesu? Co ma robić profesjonalny coach, aby zostać na rynku? Co może zrobić, aby jego zajęcie nie było już drogim hobby, jak przez długi okres czasu mój mąż nazywał moje coachowanie, bo tak się zazwyczaj zaczyna, a przerodziło się to coachowanie w biznes prawdziwego zdarzenia. Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł więcej na ten temat wiedzieć niż Monika. Czyli coach, sprzedawca w jednej osobie, negocjator i terapeuta, przedsiębiorca i trener. Monika dzieli się z nami w wywiadzie swoim wieloletnim doświadczeniem. Daje konkretne rozwiązania i rady. Ja po rozmowie z Moniką dostałam kopa do działania, dodatkowe doładowanie do generowania pomysłów i przełożyło się to na nowych klientów, a to dopiero początek pracy z Moniką. Na portalu dzieli się swoimi umiejętnościami. Uczenie się od praktyka, który ma frajdę z dzielenia się wiedzą, to podnoszenie kompetencji w przyjemnych okolicznościach przyrody, więc na rozmowie z Moniką Józefowicz nie może Ciebie zabraknąć. Nowe pomysły i rozwiązania gwarantowana. Reszta już będzie zależała tylko od Ciebie.